Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj na warsztat bierzemy sobie pilarkę szablastą akumulatorową od Einhella, model TEAP18/28 LIBL. Zapraszam na film. No dobra, słuchajcie, sprzęt oczywiście udostępniony mi od Einhella bezpośrednio do testów. Firma nie wpływa w żaden sposób na ten film, ani nie otrzymuje za ten film wynagrodzenia finansowego. Dobra, regułkę mamy z głowy, przejdźmy do samego sprzętu. Jak to w Einhellu bywa, długi model, długa nazwa, a co za tym wszystkim się tak naprawdę kryje? 18/28. Słuchajcie, mamy tutaj 18, oczywiście 18-woltowy sprzęt, łamane na 28, ponieważ 28 mm to długość naszego posuwu i to już jest pierwszy parametr, który tutaj Wam przedstawiam. Natomiast pilarka posiada 2500 posuwów na minutę. BL końcówka oczywiście oznacza, że mamy sprzęt bezszczotkowy. No i słuchajcie, już testowałem kilka sprzętów Einhella, w sensie z tej nowej serii i tam Wam mówiłem, że po obejrzeniu tych sprzętów według mnie tutaj jakość poszła troszeczkę do przodu i właśnie piła szablasta i użyte tutaj materiały, w szczególności mam na myśli gumę, naprawdę robi tutaj na mnie wrażenie. Ja Wam pokażę z bliska bardziej. To wszystko czarne to oczywiście jest guma. Jak widzicie, większość tej pilarki tak naprawdę jest ogumowana. No i guma jest naprawdę fajna. Takiej gumy jeszcze nie miałem w innych elektronarzędziach. No okej, to jest tylko guma, ale akurat tak się składa, że tutaj jest to miejsce, gdzie ląduje nasza cała dłoń w pilarce szablastej i mamy tutaj z nią cały czas kontakt, więc naprawdę fajnie, pewnie ją się trzyma w ręku. Dodatkowo tutaj wszystko też jest ogumowane. Spust pracy standardowo mamy blokadę, zarówno dla lewo, jak i prawo ręcznych. Żeby wcisnąć spust, musimy odblokować. Sama, słuchajcie, tutaj stopa pilarki jest demontowana i regulowana bezkluczykowo. Jak widzicie, tutaj mamy taki przycisk, który jest dwustronny. Go trzeba z jednej ze stron kliknąć i wtedy możemy odblokować, wyciągnąć czy to całkowicie stopę, czy sobie ją wyregulować i zablokować. Montaż naszych brzeszczotów, jak to w każdej pile szablastej, mamy tutaj takie jakby pokrętło, które musimy odchylić, żeby móc zamocować brzeszczot. Słuchajcie, co do brzeszczotu, w zestawie dostajemy jeden brzeszczot, jest to brzeszczot do drewna firmy KWB, także fajnie, bo już bardziej markowy brzeszczot. No dobra, co jeszcze jeśli chodzi o budowę? Słuchajcie, tutaj mamy taki element gumowy, który sugeruje, jakbyśmy mieli tutaj redukcję wibracji. Jednak prawie w każdej pilarce szablastej znajdziecie tak wyglądający tutaj gumowy element, który nie zawsze oznacza, że ta redukcja wibracji występuje, ponieważ często jest ta rękojeść tak zrobiona na sztywno. W Einhellu jak najbardziej działa, ciężko mi jest to docisnąć, ale pewnie widzicie, o może poczekać, może w ten sposób, nie, też na stopie za ciężko, ale jest tutaj, o, może teraz bardziej widać, to pracuje. Oczywiście nie jest to jakieś super miękkie, ale podczas pracy na pewno będzie pochłaniać w jakimś stopniu nasze wibracje. No i dobra, słuchajcie, na koniec zostawiłem tak naprawdę najważniejsze i najciekawsze, co w tej pilarce, ponieważ jest to pierwsza tego typu pilarka szablasta, znaczy inaczej, pilarka szablasta jak pilarka szablasta, ale pilarka szablasta z funkcją, jakiej do tej pory nie miałem w żadnych innych pilarkach, które testowałem. Pewnie widzicie tutaj taki dodatkowy przełącznik. No i co to oznacza? To, że mamy regulowaną całą głowicę. Fajna sprawa. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę możemy odchylić sobie pilarkę szablastą. Czasami naprawdę jest gdzieś ciężko dość pilarką szablastą i to, słuchajcie, może spowodować, że ułatwi to naszą pracę albo po prostu wykonamy coś, czego byśmy bez tej funkcji nie wykonali. Wymiary pilarki szablastej, słuchajcie, pomijając stopę, ponieważ stopę możemy sobie wyregulować, 34 cm w tym miejscu, tak pod skosem 38 cm, szerokość korpusu to jest, słuchajcie, około 8,5 cm. Natomiast co do wagi, rzucimy sobie pilarkę bez akumulatora, każdy może używać z innym akumulatorem. 2 kg, no 200 w zaokrągleniu, tak naprawdę bez brzeszczotu i bez akumulatora. No dobrze, słuchajcie, pilarkę mamy mniej więcej omówioną. Cena w sieci najtaniej, jak znalazłem, to około 380 zł, co uważam za wersję bezszczotkową z obrotową głowicą fajną ceną, ale ja raczej cen nie oceniam, po prostu zawsze staram się podać tą informację. No to co, słuchajcie, ładuję do pełni akumulator 4 Ah i zabieramy pilarkę na testy praktyczne. No i dobra, co, słuchajcie, zaczynamy w miarę delikatnie jak na taką piłę szablastą, czyli około 7,5 na 7,5 kantóweczka. Baterię czwórkę mam w pełni naładowaną, dopiero co wyciągniętą z ładowarki i założyłem ten brzeszczot od KWB, który był w zestawie. Próbujemy. Bardzo ładnie to idzie, aż sobie jeszcze jedno cięcie zrobię. Sobie. Zobaczcie, ta stopa jeszcze nie chodzi na tyle luźno, żeby sama się dobrze... O, widzicie? Trzeba ją troszeczkę rozruszać, bo to jest nowe.
Naprawdę spoko, zwiększmy kaliber. Okej, no to teraz mamy 10 na 8. Również gładko. Dobra, słuchajcie, zwiększamy kaliber i teraz już mamy 12 na 12. I tutaj już brzeszczot zestawu nam nie starczy. On był do 10 cm, więc założyłem brzeszczot 24 cm. Tak, wiem, on jest do gałęzi teoretycznie, ale spokojnie, on daje radę ze wszystkim. No to co, próbujemy. Poszło. Zauważcie, że ten stół, na którym ja to robię, jest niestabilny, więc te dodatkowe szarpania to też ze względu na to. Teraz słuchajcie, mamy belkę 14 na 18. Nie wiem, czy zauważyliście, od połowy zaczęło dużo szybciej się wgryzać w materiał, bo dużo mocniej docisnąłem i w końcu udało mi się zatrzymać piłę. Teraz już wrócę do, że tak powiem, standardowego docisku. Teraz mamy dąb w najszerszym miejscu 20 cm na 7. Chyba ja powiedziałem 20 cm na 7, tak mi się coś wydaje, oczywiście 12, nie 20 na 7. No i słuchajcie, największe wyzwanie, znowu dąb 17, najdłuższym na 9,5. No tutaj dla piły szablastej, zobaczcie, brzeszczot na fulla pod koniec. Będzie to już spore wyzwanie, zobaczmy w ogóle, jak wygląda akumulator do tego momentu. Wszystkie kreski, ja nic nie doładowuję podczas testów, jeżeli o tym nie mówię, i lecimy. No, słuchajcie, to już było, widzę na aparacie, że około minutę 20. To już było wyzwanie dla piły szablastej. Nikt akumulatorówką za takie pieniądze nie wycina dębów. No to jest jakby wiadome. Ale na testach sprzęt, który testuję, musi dostać w kość. To już taka moja tradycja na kanale, że troszkę trzeba tutaj przegiąć, delikatnie mówiąc. Fajnie, minuta 20, przecięte. Powiem wam szczerze, że naprawdę dobrze idzie ta piła. Wracamy do tej pierwszej kantówki, którą przecinaliśmy. Wbiłem 3 gwoździe, brzeszczot do tego skonstruowany. Próbujemy.
3 punkty po gwoździu zostało. Przy okazji możecie zobaczyć, o ile wolniej szło tym brzeszczotem z drobniejszymi zębami, jeśli chodzi o samo drewno, no bo gwoździe to tam co innego niż na tym brzeszczocie skonstruowanym z innymi zębami specjalnie do drewna. Słuchajcie, skoro brzeszczot do gałęzi, spróbujemy sobie typowo gałąź. Nie wiem, czy ścisk to wytrzyma, te wibracje, ale zobaczmy. Średnica około 4 cm. No i widzieliście, jaka to jest bułka z masą, jeśli chodzi o takie gałązki, czyli jeżeli piłę szablastą potrzebujecie do tego, do czego mniej więcej jest stworzona, a nie jak ja tutaj przycinać belki 18 cm, to jest bułeczka z masłem. Na koniec nie zapominajmy o metalu. Brzeszczotu do metalu w zestawie było. Moja używka ciągle ostra, 2,5 mm grubość. Próbujemy. Bez problemu, oczywiście jak zwykle troszeczkę trudno się wgryźć, tym bardziej, że o, tu jest ta blacha tak trochę wywinięta. Dobra, słuchajcie, krótkie podsumowanie. W takich filmach jak... O, wybaczcie, ręce poklejone od żywicy, od materiału. W takich filmach jak ten, wydaje mi się, że w moich filmach podsumowanie jest ogólnie zbędne, ponieważ zawsze powtarzam, że po to robię te filmy, żebyście zobaczyli, jak sprzęt pracuje. No ale w podsumowaniu dodaję coś od siebie, jakieś tam odczucia i tak dalej. Tutaj po prostu sprzęt pracował bardzo fajnie i powiem chyba to samo, co mówiłem jakiś czas temu na teście szlifierki kątowej Einhell. Kompletne urządzenie, fajna moc, słuchajcie, jest obrotowa głowica, fajna sprawa, jest bezkluczykowa regulacja stopy, bezkluczykowa oczywiście wymiana brzeszczotów, jest tutaj tłumienie drgań. Naprawdę fajnie to działa. Tak jak mówiłem, chwaliłem tą gumę na początku, bardzo fajnie za to się trzymało. Po tych wszystkich testach jedna kreska. Ogólnie, jeżeli byśmy długo piłowali, to wiadomo, że jest to dosyć prądożerne urządzenie, jednak oczywiście nie ma co przyrównać go chociażby do szlifierki kątowej, jest dużo lepiej. Bezszczotkowy silnik, słuchajcie, czego więcej chcieć, a tak jak resztę mówiłem, widzieliście samo, jak to pracuje. Fajna moc, byłem na tym brzeszczocie, szczególnie z zestawu, który oczywiście był nowy, ostry, no to szło to naprawdę, naprawdę, ale to fajnie, ale zresztą, co tu dużo mówić, ten dąb, ten okrąglak, półokrąglak w zasadzie, też sobie poradzili. Mocno musiałem dociskać na belce 18, żeby dopiero maszynę zatrzymać. Myślę, że na ten film to będzie wszystko. Dziękuję jak zwykle za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.